Cześć, dzisiaj mam dla Was unboxing kamerki GoPro, samej firmy chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Znana jest ze swoich kamerek dla wyczynowców, i które są wykorzystywane w przeróżny sposób i ujęcia naprawdę robią wrażenie. Dzisiaj mamy dla Was model Hero 4 Silver, czyli najnowszą serię, puszczoną na początku października. I zobaczymy, co tam jest w środku. Osobiście pierwszy raz mam do czynienia z kamerką GoPro, także sam jestem ciekawy, co znajdziemy w pudełku. Jeszcze w skrócie na temat specyfikacji GoPro Hero 4 Silver. To pierwsza kamerka GoPro wyposażona w ekran. Jest to nawet ekran dotykowy, w którym możemy obsługiwać nasze urządzenie. Jeśli też chodzi o możliwość nagrywania wideo, to mamy tu maksymalną rozdzielczość 4K z prędkością 15 klatek na sekundę. Full HD maksymalnie 60 klatek na sekundę, 720p w 120 klatkach i VGA nawet 240 klatek na sekundę. Możliwość nagrywania. Oprócz tego zdjęcia 12 megapikseli i możliwość tworzenia timelapsów, czyli zdjęć co jakiś interwał czasu, na przykład co sekundy, 2, 5, 10 przez dłuższy okres czasu, które robią naprawdę czasami rewelacyjne wrażenie. Hero 4 generalnie samą budową jęczą z ekranu nie różni się specjalnie od swojego poprzednika. Tak samo oprogramowanie, które jest dostępne zarówno dla systemów Windows, jak i dla smartfonów. Wersja Silver ma wbudowane Wi-Fi oczywiście do komunikacji, ale oprócz tego możemy kopiować filmy również przez przewód USB. W zestawie powinna być kamerka, obudowa, która pozwala na korzystanie z kamery nawet przy głębokości 40 metrów pod poziomem morza. Oczywiście jest bateria i szereg uchwytów. Dobrze, w takim razie rozpakujmy to, zobaczmy, co jest w środku. I mamy kamerkę, jak się okazuje, obudowa jest przyklejona do kartonowego pudełka. Mamy samą kamerkę, którą możemy odkręcić. Zrobić kamerka nie jest specjalnie duża, jak sami widzicie, może nie ma tutaj takiej perspektywy do tego, ale sami widzicie, nawet na mojej dłoni rozmiary nie są specjalnie duże. Mamy na wierzchu mamy 3 przyciski obudowy. Oczywiście kamerka standardowo zamknięta jest już w swojej ochronnej obudowie. Obiektyw szerokokątny sporych rozmiarów. Możemy kamerkę oczywiście wyjąć z obudowy. Zatrzask trzyma naprawdę mocno. Tak samo uszczelnienie. Kamerka zassana całkiem mocno. I tak wygląda sama kamerka. No, chyba przyznacie, że nie jest specjalnie duża. Wyświetlacz zajmuje praktycznie cały tył urządzenia. Pod osłoną mamy port microHDMI, USB i czytnik kart microSD i gniazdo baterii, w tej chwili jeszcze puste. Zobaczmy, co jest jeszcze, co mamy jeszcze w pudełku. Poza oczywiście tym uchwytem mamy szereg instrukcji, naklejki GoPro. grubsza instrukcja, jeszcze więcej makulatury. No, wreszcie też dochodzimy do dodatków. No i wśród nich mamy zabezpieczenie obudowy, które pozwala korzystać z ekranu LCD, który jest dotykowy, jak wiadomo. To jest, nie mamy tutaj plastiku, jest po prostu przerwa uszczelniona z zewnątrz i to prawdopodobnie pozwoli nam na korzystanie z kamerki również na przykład pod wodą, z jej dotykowej właściwości. Tu jeszcze jedno zamknięcie, również nie jest sztywne. Trudno powiedzieć, do czego musiałem jeszcze dać uchwyty do sklejania, uchwyty do kamerki. Teraz ich nie rozpakuję tak szybko. Wspomniana bateria nie jest specjalnie duża, jej pojemność to 1160 mAh, 4,4 Wh. I oprócz tego mamy jeszcze taki uchwyt z pivotem, czyli możliwość regulacji kamerki w 3 płaszczyznach. I przewód USB. I w tej chwili to by było tyle. Więcej na temat samej kamerki na pewno Wam jeszcze powiem albo w kolejnym wideo, albo w krótkiej recenzji na łamach SPCP.